Hej, tutaj Denis, witajcie ponownie na moim kanale, zapraszam na recenzję iPada mini 6. Lecimy! W pudełku znajdziemy ładowarkę 20W oraz kabel USB-C na dwóch końcach, ulotki i najważniejsze z ulotek, czyli nalepki z logo Apple. No i oczywiście samego iPada, ja w testach mam w tym nowym, fioletowym kolorze. Prezentuje się całkiem nieźle, przy okazji już go włączę. Jest dosyć jasny ten fioletowy, nie jest to taki intensywny fiolet, podobnie zresztą jak jasny jest tegoroczny niebieski iPhone 13 Pro. Tutaj małe porównanie. Ok, kiedy wrzuciłem zdjęcia z iPadem mini na mój kanał, to zadaliście mi kilka pytań, więc postaram się teraz wszystko omówić. Jelly Gates, czyli pseudoafera z tym, że podczas przewijania ekran iPada jest nieco krzywo, szczególnie widać to w slow-mo i faktycznie kiedy przewijamy tekst, to widać, że nie idzie on poziomo, ale pod kątem. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza, ale jest widoczne. Samo Apple odniosło się do tego problemu oraz skomentowało, że to żadna wada, tylko tak po prostu działa przewijanie na tym ekranie w iPadzie mini. Bardziej mnie natomiast razi odświeżanie w tym iPadzie. Nie wiem, czy to przez to, że w iPadzie Pro oraz iPhone 13 Pro mam już ekran z ProMotion, ale jest to zauważalne, że te wszystkie animacje nie chodzą tak płynnie jak w 120 Hz. Czasu już nie odwrócę i nie jestem w stanie powiedzieć, jakbym to odczuwał przed używaniem iPada Pro oraz iPhone'a 13 Pro. Ciekawym rozwiązaniem w mini są natomiast przyciski głośności, które są teraz na górnej krawędzi iPada. Chyba w żadnym iPadzie tak nigdy nie było. Z drugiej strony górnej krawędzi mamy oczywiście przycisk do usypiania, który ma Touch ID. Tak samo jak w iPadzie Air 4 generacji, Touch ID działa bez zarzutu, łapie szybko oraz bez problemu. I oczywiście warto dodać sobie kilka palców, bo przecież iPada trzyma się w różnych pozycjach, więc zawsze jakiś palec będzie w pobliżu tego przycisku z Touch ID. Mimo że mamy tak mały ekran, 8,3 cala, to ten maluch obsługuje multitasking jak każdy inny iPad i możemy mieć otwartych 5 aplikacji, 2 w Split View, jedną mini wysuwaną z boku, szybkie notatki, które wysuniemy z prawego dolnego rogu palcem lub jak kto woli Apple Pencilem, plus odtwarzacz wideo. Kiedy sobie tak wszystko powyciągamy, to jedno zasłania drugie, no ale na miniaku również możemy to zrobić. Wspomniałem o Apple Pencilu. Mini tak samo jak iPad 4 i iPady Pro wspierają Pencila drugiej generacji, co jest świetną wiadomością i aby go sparować, wystarczy go przyczepić do boku iPada, tak też się będzie ładować i po chwili można już szkicować, rysować, projektować, czy nawet kolorować kolorowankę. Tak samo jak iPad Air oraz Pro, mini teraz dostał złącze USB-C. Z portem Lightning został już tylko większy, zwykły iPad. W sumie to dziwne, że nie dali również portu USB-C do podstawowego iPada. Z racji swoich rozmiarów na iPadzie bardzo łatwo pisze się na klawiaturze ekranowej kciukami, trzymając iPada w pionie. W poziomie też się da, ale potrzeba chwili, aby się przyzwyczaić do mniejszych ekranowych klawiszy niż w większych iPadach. Sam ekran to Liquid Retina 2266 na 1488 pikseli przy 326 pikselach na cal. Ramki są praktycznie tak samo grube jak w iPadzie Air czy Pro, ale w tym mniejszym rozmiarze bardziej się to rzuca w oczy i wyglądają na grubsze. W górnej belce kryje się 12-megapikselowa kamera z kątem widzenia 122 stopni, więc działa na niej również świetna funkcja Center Stage, która kadruje i śledzi nas podczas wideorozmów i ewentualnie poszerza kadry, jeżeli rozmawiamy więcej osób. Mamy również 1080p, więc na wideo rozmowach nie będzie wstydu. Z tyłu mamy jeden aparat 12-megapikselowy ze światłem 1.8 i myślę, że nada się nie tylko do notatek na studiach. Bateria wystarcza na 10 godzin przeglądania internetu, co w rzeczywistości przekłada się na to, że bez problemu wytrzyma nam do końca dnia, nawet jeśli będziemy go dosyć intensywnie używali, a jeżeli będzie to kilka godzin dziennie, to bez ładowania powinien spokojnie wystarczyć na kilka dni. Wszystko napędza chip A15, czyli obecnie najnowszy mobilny chip, który znajdziemy również we wszystkich iPhone'ach serii 13, więc bardziej wymagające zadania ten mini również ogarnie, tak samo jak bardziej mocożerne gry z App Store. iPad mini obsługuje też Wi-Fi 6. Ja niestety nie jestem w stanie z tego korzystać, bo mój internet jest wolniejszy niż 1 gigabit, ale być może komuś się to przyda. W modelach z łącznością komórkową mamy również 5G. Ceny miniaka bez 5G zaczynają się natomiast od 2500 zł za 64 GB, a do wyboru mamy 4 kolory, w tym nowy, który tutaj widzicie, czyli fioletowy oraz gwiezdną szarość, różowy i księżycową poświatę, która jest nieco cieplejsza od klasycznego srebrnego. O ile uważam iPada mini za świetne urządzenie, to jednak zdecydowałbym się na większy rozmiar i wybrał iPada Air. Zdecydowanie wygodniej konsumuje się na nim treści, a i jakieś rysowanie czy praca również będą wygodniejsze. Air kosztuje o 400 zł więcej, więc chyba warto. No chyba że bardzo zależy Wam na tym mini rozmiarze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Podzielcie się też tym, czy używacie jakiegoś tabletu, a jeżeli tak, to jakiego oraz czy jesteście z niego zadowoleni. Jeżeli podobał Ci się ten film, to koniecznie daj pod nim łapę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie wbij tego suba teraz, kliknij również dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów i widzimy się w następnym. Dzięki, hej!